Operacje lotnicze. Lekkie bombowce. Współczesne samoloty myśliwsko-bombowe to maszyny uniwersalne. Przenoszą więcej uzbrojenia niż myśliwce, latają szybciej i niżej niż ciężkie bombowce. Mogą atakować cele naziemne i powietrzne. Musiało jednak upłynąć kilka dziesięcioleci, zanim ostatecznie określone zostały zadania tych samolotów na polu walki. Już na początku II wojny światowej planiści musieli zrewidować swoje poglądy na rolę bombowców. Samolot Bristol Bombay jest dobrym przykładem błędnych koncepcji zrodzonych w okresie międzywojennym. Bombaj pierwotnie miał służyć do transportu wojska. Później konstruktorzy przystosowali go do przenoszenia 900 kg bomb. Ze względu na swoje podwójne zastosowanie, Bombaj uchodzi za jeden z mniej udanych średnich bombowców. Samolot ten oblatano w 1935 roku. Miał konstrukcję całkowicie metalową i dwa gwiazdowe silniki Bristol Pegasus, chłodzone powietrzem. W roku 1940 Bombaje uczestniczyły w nocnych nalotach na wojska włoskie w Afryce Północnej. Jednak głównie wykorzystywano je w charakterze transportowców. Przed ewakuacją z Dunkierki przewoziły zaopatrzenie dla wojsk brytyjskich we Francji, zaś po upadku Grecji w 1941 transportowały żołnierzy alianckich na Kretę. Przed wojną dowództwo RAF-u uważało, że szyk bombowców będzie nie do rozbicia, dlatego Bombaj otrzymał tylko uzbrojenie defensywne. Miał po jednym karabinie maszynowym w wieżyczkach, nosowej i ogonowej. Nie zapewniały one wystarczającej obrony tej bardzo powolnej maszynie. Samolot miał stałe podwozie, wywołujące znaczny opór, dlatego osiągał niewiele ponad 300 km na godzinę. Bristol Blenheim miał być początkowo luksusowym sześciomiejscowym samolotem dyspozycyjnym, konkurentem Douglasa DC-1. Prototyp, noszący oznaczenie Bristol 142, oblatany został w 1935 roku. RAF zainteresował się tą szybką i zwrotną maszyną. Rozwijała ona o 80 km na godzinę więcej niż ówczesne dwupłatowe myśliwce. Wersja wojskowa została wyposażona w stanowisko bombardiera, wewnętrzną komorę bombową i dwa karabiny maszynowe. Napęd stanowiły dwa silniki gwiazdowe Bristol Mercury 8. Samolot nosił oznaczenie Blenheim MK1. Po wyposażeniu maszyny w mocniejsze silniki osiągała ona prędkość 418 km na godzinę. Blenheima zaopatrzono także w powiększone zbiorniki paliwa i mocniejsze podwozie. Mimo to udźwig bomb wynosił zaledwie 450 kg. I choć Blenheimy były szybkimi maszynami, jednak od początku wojny ich załogi musiały się mierzyć ze znacznie szybszymi Messerschmittami Bf-109. Wersja Blenheim MK4 była pierwszym brytyjskim samolotem wyposażonym w radar pokładowy. Wypróbowano go w czasie bitwy o Anglię. Jako pierwszy wykonał lot rozpoznawczy nad Niemcami w 1939 roku i pierwszy zaatakował niemiecką flotę. Blenheim był używany w dziennych nalotach na Europę do roku 1941. Także Junkers Ju-86 był samolotem cywilnym przystosowanym do zadań średniego bombowca. Wyposażono go w unikatową chowaną wieżyczkę strzelecką. Ju-86 oblatany został w listopadzie 1934 roku. Ten bombowiec Luftwaffe wziął udział w hiszpańskiej wojnie domowej. Okazało się, że jego silniki są za słabe, więc zostały wymienione. Szybkość Ju-86 nieco wzrosła, jednak mimo to nie był udanym modelem. Firma Junkers opracowała następnie wersję rozpoznawczą Ju-86P, wyposażoną w silniki z doładowaniem. Ju-86P miał także zwiększoną rozpiętość skrzydeł, jego pułap przekraczał 12 tysięcy metrów. Przez dwa lata bezkarnie zrzucał bomby i prowadził rozpoznanie fotograficzne nad Wielką Brytanią, Rosją i Afryką Północną. W roku 1942 Ju-86P zostały przesunięte do zadań transportowych, po tym jak szereg maszyn padło ofiarą wysokościowych wersji Spitfire'a. Jednego z zestrzeleń dokonano na wysokości ponad 15 km. Nigdy przedtem nie latano na takiej wysokości w maszynach bez kabin ciśnieniowych. Dornier Do-17, podobnie jak Ju-86, wykonał swój pierwszy lot w roku 1934. Miał być niewielką maszyną pocztową dla Lufthansy. Jednak linie lotnicze nie były zadowolone z samolotu i nie przyjęły dostawy. Historia Do-17
to dobry przykład tego, jak Niemcy obchodzili postanowienia traktatu wersalskiego zakazującego im budowy maszyn bojowych. Do-17, zwany latającym ołówkiem, wziął udział w wojnie hiszpańskiej. Jednak najważniejszą rolę odegrał podczas inwazji na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obrońcy musieli rychło ustąpić wobec przygniatającej przewagi sił niemieckich. Podczas bitwy o Francję francuskim myśliwcom udało się strącić wiele samolotów Do-17. Zaś podczas bitwy o Wielką Brytanię piloci RAF-u przekonali się, że maszyna ta jest słabo opancerzona i uzbrojona. Jednak również i ten średni bombowiec okazał się podatny na modyfikacje. Do-17 wyposażony został w mocniejsze silniki oraz lepsze opancerzenie i uzbrojenie. Nowa wersja maszyny przeznaczona do patrolowania nad morzem miała prędkość przelotową blisko 300 km na godzinę. Uzbrojona była w tonę bomb i 8 karabinów maszynowych umieszczonych w przedniej kabinie. Maszyna mogła atakować cele w promieniu ponad 500 km. Po patrolu zaś wracała do bazy z prędkością 400 km na godzinę. Najlepszym włoskim bombowcem II wojny światowej był Savoia Marchetti SH-79 Sparviero. Prototyp oblatano w 1934 roku. Maszynę zaprojektowano z myślą o rajdzie Londyn-Melbourne, ale nie udało się ukończyć jej na czas. W późniejszych wyścigach samolot wykazał się doskonałą szybkością i dalekim zasięgiem, dlatego wkrótce powstała bombowa wersja Sparviera. Charakterystyczną cechą tej maszyny był garb na grzbiecie kadłuba. Mieściło się w nim stanowisko karabinu maszynowego strzelającego do przodu, ponad przednim śmigłem, a także stanowisko strzelca tylnego. Trzeci karabin maszynowy umieszczony był z tyłu, w gondoli podkadłubowej. Czasami dodawano także KM kalibru 7,7 mm strzelający przez boczne okna. Wtedy powiększano załogę do 5 osób. W trakcie nalotu bombardier zajmował miejsce na dolnym stanowisku z nogami ulokowanymi w dwóch opuszczanych rękawach. Sparviero mógł przenosić ponad 2 tony bomb w wewnętrznej komorze. Podczas wojny hiszpańskiej Sparviera służyły jako bombowce i zdobyły sobie reputację groźnych maszyn. Po przystąpieniu Włoch do wojny w 1940 roku SM-79 wzięły udział w kampanii francuskiej, a także w bitwie o Anglię. Sparviero bardzo dobrze spisywał się w atakach bombowych i torpedowych na cele nawodne. Mitsubishi G3M NEL to jeden z najlepiej znanych japońskich samolotów tej wojny, używanych do atakowania celów morskich. Taktyka lotniczych działań przeciw okrętom bardzo rozwinęła się podczas kampanii na Pacyfiku. 3 dni po ataku na Pearl Harbor marynarka japońska przerzuciła 60 samolotów G3M NEL i 26 G4M Betty do baz we francuskich Indochinach. Miały one zaatakować okręty brytyjskiej Royal Navy, wykryte u brzegów Półwyspu Malajskiego. Maszyny typu G3M zatopiły pancerniki HMS Repulse i HMS Prince of Wales. Japończycy stracili jedynie 4 samoloty, w tym tylko jeden typu NEL. 2 dni wcześniej samoloty NEL wzięły udział w ataku na Filipiny. Amerykańskie dalekowschodnie siły powietrzne zostały wówczas niemal całkowicie zniszczone. Straciły 60 myśliwców i 12 latających fortec B-17. W ciągu kilku dni japońskie bombowce i myśliwce typu Zero wywalczyły całkowite panowanie w powietrzu. Alianci musieli wycofać się do Australii. Konstrukcja NEL wzorowana była na U-86, ale samolot ten okazał się bardziej udany. W odróżnieniu od U-86, G3M służył do końca wojny. Chociaż Vickers Wellesley nie okazał się udanym średnim bombowcem, dowiódł jednak, że duża maszyna jednopłatowa może mieć lepsze własności lotne od dwupłatowca. Był także pierwszym samolotem RAF-u, w którym zastosowano tak zwaną konstrukcję geodetyczną, wynalezioną przez Bansa Wellisa. Szkielet maszyny zbudowany z elementów w kształcie litery X i Y był lekki i odporny na uszkodzenia. Wellesley rozpoczął służbę w 1937 roku. Na początku wojny maszyny tego typu przebazowano na Bliski Wschód, gdzie walczyły do 1941 roku. Heinkel H-111 wszedł do uzbrojenia w roku 1936 i przez większą część II wojny światowej był podstawowym bombowcem Luftwaffe. Maszyna miała skrzydła i usterzenie o eliptycznym obrysie oraz 2 silniki Junkers Jumo. Była bardzo szybka, zyskała przydomek Schnellbomber, czyli szybki bombowiec. W wersji z roku 1938 zamontowano oszklony nos,
który stał się cechą rozpoznawczą HE-111. Dzięki nieograniczonemu polu widzenia bombardier miał większe szanse na celny atak. Pomagał mu także elektroniczny system naprowadzania Nightplane, czyli droga na skróty. Nawigator kierował się dwiema wiązkami sygnałów radiowych nadawanych z terytorium Francji i Belgii. Przecinały się one nad celem położonym w Wielkiej Brytanii. Kiedy HE-111 zbaczał z właściwego kursu, zmieniał się odbierany na pokładzie sygnał. Bomby należało zrzucić w punkcie przecięcia obu wiązek. Początkowo Brytyjczycy nie dysponowali tak nowoczesną aparaturą nawigacyjną jak Nightbane, ale Niemcy niedługo utrzymali przewagę. Po odkryciu urządzenia na pokładzie zestrzelonego HE-111 opracowano metody zakłócania jego pracy. Odpowiedzią Luftwaffe były udoskonalone systemy nawigacyjne. W końcu jednak niemieccy piloci musieli odnajdywać cele w świetle księżyca. W późniejszym okresie wojny HE-111 był już maszyną zbyt powolną i łatwą do zestrzelenia. Podczas hiszpańskiej wojny domowej samolot ten górował pod względem prędkości nad maszynami przeciwnika. Jednak już podczas kampanii wrześniowej HE-111 poniosły poważne straty. Po bitwie o Wielką Brytanię zaś uznano je za typ przestarzały. HE-111 służyły w Luftwaffe do końca działań, ale nie stanowiły już poważnego zagrożenia. Do czasu wprowadzenia czterosilnikowych samolotów dalekiego zasięgu podstawowym bombowcem RAF-u był Vickers Wellington. Nazywano go czule Wimpy. Od Wellingtona Wimpiego, znanego amatora hamburgerów z komiksów o Popeye'u. Prototyp Wellingtona wykonał dziewiczy lot w roku 1936. Dwa lata później maszyny trafiły do jednostek liniowych. Od września 1939 roku Wellingtony, obciążone dwiema tonami bomb, uczestniczyły w nalotach na cele niemieckie, w tym na Berlin. Jednak podczas akcji dziennych ponoszono ciężkie straty. Brytyjskie bombowce padały łupem niemieckich myśliwców. 4 miesiące po rozpoczęciu działań Wellingtony wycofano z operacji prowadzonych w dzień. Znakomicie spisywały się natomiast w roli bombowców nocnych. Stanowiły ponad połowę maszyn uczestniczących w nalotach 1000 bombowców, na przykład na Kolonie w 1942. Załoga Wellingtona liczyła 6 osób. Maksymalna prędkość wynosiła ponad 400 km na godzinę, a zasięg blisko 2,5 tysiąca km. Samolot miał 2 karabiny maszynowe w przedniej wieżyczce, 4 w tylnej i 2 po bokach kadłuba. Piloci Luftwaffe szybko nauczyli się, że lepiej unikać tylnych KM-ów Wellingtona. Wellington miał podobną geodetyczną konstrukcję jak Wellesley, jednak elementy kratownicy były w nim mniejsze i lżejsze. Poszycie skrzydeł, kadłuba i usterzenia wykonano z płótna. Wellingtony należące do lotnictwa obrony wybrzeża specjalizowały się w zwalczaniu ubotów. Samoloty te wyposażono w radar, potężny reflektor i torpedy. Reflektorem oświetlano okręty podwodne, które nie zdążyły się zanurzyć lub które musiały wyjść na powierzchnię w celu naładowania akumulatorów. W roku 1943 już niewiele jednostek Bomber Command latało na Wellingtonach. Większość dywizjonów RAF-u przesiadła się na maszyny czterosilnikowe. Sowiecki bombowiec SB-2, używany na froncie wschodnim, powstał w biurze konstrukcyjnym Tupolewa w roku 1934. Na jego prototypie przetestowano najnowsze technologie. SB-2 był w tym czasie maszyną nowoczesną. W roku 1937 ustanowił rekord wysokości ponad 12 tysięcy metrów. Można go było wyposażyć w chowane narty do działania w warunkach zimowych. Jednak SB-2 spotkał się z krytyką ze strony załóg, personelu technicznego, a nawet samego Stalina. Mimo to zbudowano prawie 7 tysięcy tych maszyn. SB-2 walczyły przeciwko faszystom podczas hiszpańskiej wojny domowej. Osiągały prędkość ponad 450 km na godzinę, więc były szybsze niż większość myśliwców przeciwnika. Mimo tej przewagi w Hiszpanii zestrzelono wiele SB-2. Samolot ten przenosił ponad 600 kg bomb, ale jego uzbrojenie defensywne składało się tylko z 4 karabinów maszynowych. Kiedy Niemcy zaatakowały Rosję, SB-2 był już zupełnie przestarzały.
Lockheed B-34 Ventura był jednym z najszybszych bombowców tej wojny i jednocześnie jednym z mniej popularnych. Ventura była wojskową wersją samolotu pasażerskiego Lockheed Lodestar. Zastąpiła ona starsze maszyny Lockheed Hudson w lotnictwie obrony wybrzeża RAF-u. Ventury MK-1 rozpoczęły służbę w 1942 roku. Ich uzbrojenie obronne składało się z 8 karabinów maszynowych. Ventura była o blisko 80 km na godzinę szybsza od Hudsona i przenosiła więcej bomb. Jednak z pełnym ładunkiem ważyła ponad 3 tony więcej i okazała się trudna w sterowaniu. 6 grudnia 1942 roku 47 maszyn typu Ventura wzięło udział w przeprowadzonym na małej wysokości nalocie na fabrykę radiową w Holandii. 9 samolotów zostało zestrzelonych, a 37 uszkodzonych. Później Ventura atakowały cele w okupowanej Europie ze średniej wysokości. Jednak wyniki były równie słabe. 2 maszyny utracono na skutek zderzenia w powietrzu. Firma Lockheeda starała się udoskonalić ten model. Wersja MK-1 napędzana była 2 silnikami o mocy 1850 koni mechanicznych i przenosiła około 1200 kg bomb. Ventura MK-2 miała silniki o mocy 2000 koni mechanicznych. Jej udźwig wynosił prawie 1,5 tony, a prędkość maksymalna ponad 500 km na godzinę. PV-1 to zbudowana dla marynarki amerykańskiej patrolowa wersja Ventury. Jej komorę bombową przystosowano do zabierania torped i bomb głębinowych. Powiększono także zapas paliwa. We wrześniu 1943 roku Ventury wykonały swój ostatni nalot bombowy nad Europą. Później wycofano je z lotnictwa bombowego i przekazano patrolowym dywizjonom RAF-u prowadzącym rozpoznanie na morzu. Martin Baltimore był z wyglądu podobny do Ventury, ale bardziej udany. Jak na ironię, ta amerykańska maszyna, jeden z najlepszych alianckich średnich bombowców, nigdy nie służyła w siłach powietrznych USA. Jej konstrukcja wywodziła się od samolotu Martin 167 Maryland, odrzuconego przez Korpus Lotniczy Amerykańskiej Armii. Francja złożyła zamówienie na maszyny tego typu, jednak po jej kapitulacji pozostałe Marylandy przekazano Wielkiej Brytanii. W jednostkach RAF-u służyło 255 Marylandów. Wykonywały zadania zwiadowcze i bombowe nad Morzem Śródziemnym i Afryką Północną. Marylandy prowadziły rozpoznanie w ramach sił broniących Malty przed atakami floty włoskiej. Martin 187 Baltimore był następcą Marylanda. Maszyna ta również służyła w RAF-ie. Brytyjczycy zamówili samoloty wyposażone w samo uszczelniające się zbiorniki paliwa, wzmocniony pancerz i potężniejsze silniki. Baltimore zabierał 900 kg bomb i osiągał szybkość ponad 480 km na godzinę. Maszyny te walczyły nad Afryką Północną, Sycylią i Włochami. Baltimory pomagały wywalczyć przewagę powietrzną nad Morzem Śródziemnym podczas alianckiej inwazji na terytorium Włoch. W trakcie walk o Sycylię siły osi straciły ponad 2000 samolotów. Baltimory atakowały niemieckie dywizje stacjonujące we Włoszech, żeby uniemożliwić im interwencję na Sycylii. Bombardowały także lotniska, mosty, drogi i linie kolejowe. 3 września 1943 roku, ponad 3 lata po Dunkierce, wojska aliantów powróciły na kontynent europejski. Tego samego dnia rząd włoski skapitulował. Upłynęły jeszcze prawie 2 lata, nim wyparto siły niemieckie z Włoch, ale alianckie lotnictwo zmusiło je do pozostawania w defensywie. Jednym z najlepszych niemieckich samolotów tej wojny był Junkers U-88. Maszyna ta, zdaniem Luftwaffe, nadawała się do każdej roboty. Podobnie jak wiele innych średnich bombowców z tego okresu, okazała się samolotem uniwersalnym. Powstało kilkadziesiąt wersji, od U-88A z 1935 roku do U-88T. Junkers służył jako samolot bombowy, szturmowy, rozpoznawczy i jako nocny myśliwiec. Wykonywał także zadania samolotu torpedowego, wysokościowej maszyny zwiadowczej i niszczyciela czołgów. U-88 mógł zabierać do 2,5 tony bomb
a jego prędkość maksymalna wynosiła ponad 480 km na godzinę. Jako nocny myśliwiec uzbrojony był w działka i zwalczał alianckie bombowce wykryte przez radar nad Holandią. Wersja U-88S uczestniczyła w ostatnich nękających nalotach Luftwaffe na Wyspy Brytyjskie. Akcje te nie miały strategicznego znaczenia i zostały ograniczone po wkroczeniu sprzymierzonych na terytorium Niemiec w 1945 roku. Short Stirling był pierwszym czterosilnikowym bombowcem RAF-u, jednak ze względu na swoje wyjątkowo krótkie skrzydła i słabe osiągi bywał uznawany za średni bombowiec. Napęd Stirlinga stanowiły cztery silniki Bristol Hercules. Jego udźwig wynosił ponad 6 ton bomb, a uzbrojenie składało się z 8 karabinów maszynowych. Skrzydła maszyny były nieproporcjonalnie krótkie, RAF bowiem zażądał, żeby mieściła się ona w istniejących hangarach. Z tego powodu Stirling miał niewielki pułap i zasięg. Maszyny tego typu wzięły udział w nalotach 1000 bombowców, jednak od roku 1943 powierzano im inne zadania. Minowały szlaki morskie i przenosiły urządzenia zakłócające pracę niemieckich radarów. William Mitchell był najwybitniejszym dowódcą amerykańskiego lotnictwa we wczesnym okresie jego rozwoju. To imię nosił jeden z najlepszych średnich bombowców II wojny światowej, North American B-25. Mitchelli zbudowano więcej niż jakichkolwiek amerykańskich maszyn dwusilnikowych tego okresu. Służyły od roku 1941. Używały ich siły powietrzne niemal wszystkich państw koalicji. B-25 wykonał pierwszy lot 19 sierpnia 1940 roku. Miał trzykołowe podwozie i był górnopłatem. Komora bombowa mieściła się pod skrzydłami. Mitchell otrzymał opancerzenie i samo uszczelniające się zbiorniki paliwa. Samolot ten przeszedł do legendy. Dwa tygodnie po ataku na Pearl Harbor B-25 jako pierwszy amerykański samolot zatopił U-bota. W kwietniu 1942 roku Jimmy Doolittle wystartował z pokładu lotniskowca Hornet na czele grupy 16 Mitchelli. Celem ich rajdu było Tokio. Michella przystosowano do wymogów operacji w rejonie Pacyfiku. Dziobowe stanowisko bombardiera zastąpiono czterema karabinami maszynowymi kalibru 12,7 mm. Wersja B-25J miała aż 13 najcięższych karabinów maszynowych i zabierała prawie 2 tony bomb. Szturmowe warianty Michella uzbrojone były w 8 karabinów maszynowych zamontowanych w dziobie maszyny. B-25 przelatywały nisko nad dżunglą, zrzucały bomby w locie koszącym i ostrzeliwały nieprzyjaciela z broni pokładowej. Jednak bombardowanie z małej wysokości jest bardzo niebezpieczne. Michelle musiały uciekać przed eksplozjami własnych bomb. Czasami bomby odbijały się od ziemi i wybuchały w powietrzu. Dlatego wyposażono je w spadochrony. Załogi Michelli opowiadały później mrożące krew w żyłach historię o tym, co się działo, kiedy spadochrony się nie otwierały. Kolejny sławny amerykański bombowiec dwusilnikowy z tego okresu to Douglas A-20 Havoc, w RAF-ie nazywany Boston. Maszyna ta została oblatana we wrześniu 1939 roku. Samolot powstał z inicjatywy firmy i nosił oznaczenie DB-7. Później amerykańskie siły powietrzne nadały mu nazwę A-20 Havoc. Francja zamówiła 380 sztuk tych maszyn. Przed kapitulacją francuskie DB-7 wykonały około 70 lotów bojowych. Po upadku Francji dostawy przejęła Wielka Brytania. Powstało wiele wersji tej maszyny różniące się uzbrojeniem. A-20 wytwarzany był dla RAF-u, lotnictwa armii i marynarki USA oraz dla Rosji. Do zakończenia produkcji w roku 1944 zbudowano ponad 7000 egzemplarzy. W RAF-ie dwumiejscową nocną wersję myśliwską nazywano Havokiem, zaś wariant bombowy Bostonem. Maszyny amerykańskich sił powietrznych nosiły odpowiednio oznaczenia P-70 i A-20 Havok. A-20 brały udział w zwalczaniu U-botów u wschodnich wybrzeży Ameryki. Uzbrajano je w bomby 225-kilogramowe. W ramach Lend-Lease maszyny tego typu przekazywano Sowietom. Rosjanie cenili sobie te samoloty ze względu na ich wytrzymałość. W lipcu 1942 roku 6 amerykańskich i 6 brytyjskich Havoków wzięło udział w nalocie na lotniska w Holandii. Maszyny nadziały się na zaporowy ogień artylerii przeciwlotniczej, tak zwanego flaku. Strąciła ona 2 samoloty amerykańskie. Trzeci odbił się od ziemi i ostrzelał wieżę flaku, której ogień zniszczył jego silnik. Następnie Havok powrócił do bazy na jednym pracującym silniku. Wkrótce po Pearl Harbor
a 20 przystosowano do działań nad Oceanem Spokojnym. Pierwsza wersja maszyny miała KM-y kalibru 7,62 mm i niewielki zasięg. Podczas walk z Japończykami na Nowej Gwinei, AWOKA wyposażona dodatkowo w 4 karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm oraz 2 duże zbiorniki paliwa. Dzięki temu samolot stał się ciężkim myśliwcem dalekiego zasięgu i oddał Amerykanom cenne usługi. W październiku 1943 roku amerykańska 9. Armia Lotnicza znalazła się w Wielkiej Brytanii. Poprzednio walczyła w Afryce Północnej. Kiedy przystąpiła do działań nad Europą Północno-Zachodnią, jej podstawowym sprzętem były średnie bombowce Martin B-26 Marauder i Douglas A-20. 9. Armia miała też w swym składzie myśliwce. W czasie 19 miesięcy maszyny tej armii wykonały 370 tysięcy lotów bojowych i zrzuciły 240 tysięcy ton bomb. Wystrzeliły ponad 75 milionów pocisków z broni pokładowej i zniszczyły 4200 samolotów przeciwnika. 9. Armia także straciła tysiące maszyn, ale i tak miała większe siły niż cała Luftwaffe. Niemieckie lotnictwo zachowało jednak swą groźną reputację m.in. dzięki samolotom rozpoznania morskiego Focke-Wulf FW-200 Condor. W latach 1941-44 maszyna ta używana była do zwalczania żeglugi alianckiej we współpracy z ubotami. Zanim stworzono skuteczny system konwojowy, widok Condora nad horyzontem napawał lękiem załogi statków handlowych. Marynarze mogli być pewni, że wkrótce pojawią się uboty. Winston Churchill nazwał Condora biczem Atlantyku. Condor został zaprojektowany jako 36-miejscowy samolot pasażerski dla Lufthansy. Oblatano go w lipcu 1937 roku. W tym samym roku wykonał przelot z Berlina do Nowego Jorku i z powrotem bez międzylądowań. Cztery silniki o mocy 1000 koni mechanicznych każdy zapewniały mu prędkość ponad 380 km na godzinę. Mógł zabrać na duży dystans prawie 2 tony bomb. W maju 1940 roku Luftwaffe zatopiła 48 statków o nośności 158 tysięcy ton. W tym samym czasie uboty zniszczyły tylko 13 jednostek. Ta dysproporcja sprawiła satysfakcję Hermannowi Göringowi. Hitler osobiście rozkazał, aby większa liczba kondorów przeszła pod dowództwo marynarki. Wykorzystał nieobecność Göringa, który wyjechał na polowanie. Petlakow P-2 uchodzi za jeden z najlepszych sowieckich samolotów II wojny światowej. Był równie uniwersalny jak Ju-88. P-2 zaprojektowano w roku 1938. Miał być dwumiejscowym myśliwcem. Później powstały inne wersje. Bombowiec nurkujący i średni bombowiec. Produkcja P-2 rozpoczęła się w 1940 roku, ale w ciągu pierwszego roku wojny maszyny te rzadko uczestniczyły w działaniach. Podczas niemieckiej ofensywy wytwarzająca je fabryka została przeniesiona za Ural. P-2 otrzymał silniki o mocy 1200 koni mechanicznych. Jego prędkość maksymalna wynosiła 580 km na godzinę. Późniejsze wersje P-2, napędzane silnikami o mocy 1650 koni mechanicznych, osiągały ponad 640 km na godzinę. P-2 mógł być uzbrajany w rakiety, działko albo w 2 tony bomb. Żeby w pełni wykorzystać szybkość i zwrotność maszyny, P-2 latały w luźnych szykach. P-2 były tak szybkie, że eskortujący je piloci Hurricanów RAF-u meldowali, iż muszą dawać pełny gaz, aby ich nie zgubić. Zaś prędkość wznoszenia P-2 określali mianem niesamowitej. Luftwaffe zaczęła ponosić porażki na froncie wschodnim, kiedy Rosjanie zorganizowali armie lotnicze, których dowódcy bezpośrednio współpracowali z dowódcami frontów wojsk lądowych. Każda z tych armii miała około 1000 samolotów myśliwców, bombowców i maszyn szturmowych, a także własne jednostki zaopatrzeniowe i naprawcze. Podstawowym zadaniem armii lotniczych było wspieranie wojsk lądowych. Wykonywały jednak także zadania izolacji pola walki oraz zwalczały flotę przeciwnika. Dzięki silnemu uzbrojeniu i zasięgowi wynoszącemu ponad 1300 km, P-2 dobrze nadawał się do zwalczania okrętów na Bałtyku i Morzu Czarnym. Podczas odwrotu wojsk niemieckich statki wykorzystywane do ewakuacji Wybrzeża Bałtyckiego stały się łatwym celem.
Samolot Mitsubishi G4M Betty wykonywał misje rozpoznawcze i bombowe nad Pacyfikiem. Nie była to jednak zbyt udana maszyna. Na początku wojny G4M wraz z samolotami NEL uczestniczyły w zatapianiu Repulse i Prince of Wales. Maszyny typu Betty walczyły z powodzeniem aż do kapitulacji Japonii. Jednak Betty nie miała wystarczającego opancerzenia ani samouszczelniających się zbiorników. Jej skrzydła i kadłub wypełnione były paliwem. Piloci alianckich myśliwców nazywali te maszyny latającymi zapalniczkami. Nawet po wzmocnieniu pancerza i uzbrojenia defensywnego Betty pozostawała łatwym celem. Reputację maszyny osłabił dodatkowo fakt, że właśnie na Betty zestrzelony został dowódca marynarki japońskiej admirał Yamamoto. Betty została oblatana w 1939 roku. Początkowo miała być myśliwcem dalekiego zasięgu, jednak w końcu została średnim bombowcem. Samolot uzbrojony był w działko, cztery karabiny maszynowe i ponad tonę bomb. Dwa silniki gwiazdowe mocy 1000 koni mechanicznych nadawały mu prędkość 430 km na godzinę. Zbudowano ponad 2400 tych maszyn. Japończycy, podobnie jak Niemcy, spodziewali się, że odniosą szybkie zwycięstwo nad słabym przeciwnikiem. Nie przewidzieli, że konieczność obrony olbrzymich, zdobytych terytoriów zmusi ich do nadmiernego rozproszenia sił. Samoloty Betty uczestniczyły w działaniach na Pacyfiku. Atakowały wojska na lądzie i zaopatrujące je statki. Jednak kiedy alianci wywalczyli panowanie w powietrzu, Betty nie mogła już dłużej wykonywać tych zadań. W kwietniu 1942 roku Martin B-26 Marauder jako pierwszy bombowiec lotnictwa USA wziął udział w akcji poza terytorium Stanów. Maszyny operujące z baz w Australii zaatakowały Japończyków na Nowej Gwinei. Marauder oblatany został w listopadzie 1940 roku. Dzięki dwóm silnikom o mocy 2000 koni mechanicznych samolot osiągał prędkość ponad 450 km na godzinę. Miał zasięg ponad 4500 km. B-26 wyprzedził swoją epokę. Posiadał wiele nowoczesnych instalacji. W jego konstrukcji zastosowano tworzywa sztuczne, kadłub wykonany był z cylindrycznych segmentów aluminiowych. Kadłub po okrągłym przekroju mieścił komorę bombową na 2300 kg bomb. Obszernym zbiornikom paliwa maszyna zawdzięczała swój wielki zasięg. Ta zaleta liczyła się zwłaszcza na dalekowschodnim i śródziemnomorskim teatrze działań wojennych. Początkowo jednak Marauder zyskał opinię mordercy wśród pilotów, których koledzy zginęli podczas startów i lądowań na tej maszynie. Samolot miał niewielką rozpiętość, około 19 metrów, i dużą prędkość lądowania, prawie 170 km na godzinę. Niewiele mniej niż nowoczesne myśliwce odrzutowe. Potrzebował zatem bardzo długich pasów. Kiedy skrzydło wydłużono o 2 metry, problem został rozwiązany. Maszyny były dostarczane do jednostek przez żeńską służbę lotniczą Jackie Cochran. To pomagało rozwiać obawy załóg. Piloci Arado AR-234 Blitz także mieli powody, żeby obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Jednomiejscowy Blitz był najszybszym bombowcem tej wojny i jedynym mającym napęd turboodrzutowy. Jego dwa silniki wytwarzały po 900 kg ciągu i zapewniały prędkość ponad 740 km na godzinę. Maszynę oblatano w czerwcu 1943 roku. Pierwsze wersje miały odrzucane po starcie podwozie wózkowe. AR-234 lądował na wysuwanej płozie. Późniejsze maszyny wyposażono w konwencjonalne podwozie trzykołowe. W celu skrócenia rozbiegu i zmniejszenia zużycia paliwa wykorzystywano dopalacze rakietowe. Od jesieni 1944 roku Arada wykonywały loty rozpoznawcze nad Wielką Brytanią. Dzięki swej prędkości były bardzo trudne do przechwycenia. Kabina ciśnieniowa umożliwiała im latanie na dużej wysokości. Chociaż silniki odrzutowe zużywały dużo paliwa, zasięg Blitza wynosił ponad 1600 km. Najważniejszą akcją bojową, w której wzięły udział te maszyny, była próba powstrzymania wojsk alianckich forsujących Ren. Samolot przenosił jedną bombę 1000-kilogramową pod kadłubem i dwie 500-kilogramowe pod skrzydłami. Arado AR-234 był ostatnim samolotem Luftwaffe, który w kwietniu 1945 roku pojawił się nad Wielką Brytanią. Podczas gdy Niemcy tworzyli coraz nowocześniejszy sprzęt,
Alianci polegali na sprawdzonych, konwencjonalnych bombowcach. Dzięki temu maszyny sprzymierzonych stawały się coraz bardziej niezawodne i coraz liczniejsze. Bombowce dwusilnikowe sprawdzały się wyśmienicie, dopóki cele nie leżały zbyt daleko. Kiedy alianci uświadomili sobie jednak, że muszą sięgnąć dalej, aby zniszczyć przeciwnika, zwrócili się ku maszynom czterosilnikowym. Niemcy zbyt późno wpadli na ten pomysł. Bombowce sprzymierzonych operujące z baz brytyjskich zasypywały gradem bomb niemieckie cele przemysłowe i cywilne. Luftwaffe nie była w stanie temu zapobiec. Boeing B-29 Super Fortress był największym i najlepszym bombowcem tej wojny. Dzięki swemu zasięgowi i udźwigowi mógł, startując z odległych wysp, niszczyć cele w Japonii. A kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się na użycie broni jądrowej, dysponowały już odpowiednim nosicielem. Samolot bombowy wykonał najbardziej niszczycielską misję w swej historii. Koniec II wojny światowej był jednocześnie początkiem epoki broni nuklearnej i napędu odrzutowego. Niecałe 10 lat później do służby wszedł jeden z najdoskonalszych bombowców strategicznych, Boeing B-52 Stratofortress. Maszyna ta znajduje się w eksploatacji do dzisiaj, ale wykonuje teraz zadania należące dawniej do średnich bombowców, ataki precyzyjne. Stratofortress odniósł niezwykły sukces. Jego zdolność do wdarcia się z ładunkiem bomb atomowych w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego była istotnym czynnikiem nuklearnego odstraszania. B-52 uzbrojone w bomby konwencjonalne zachowują zdolność bojową. Stratofortress może być także wyposażony w 12 pocisków AGM-69 pod skrzydłami i 8 w komorze bombowej. Pociski te mają głowice konwencjonalne lub jądrowe. W roku 1993 amerykańskie siły powietrzne zdecydowały, że B-52G nie będą już nosicielami pocisków nuklearnych. 85 samolotów tego typu przeznaczonych zostało do działań konwencjonalnych. 95 bombowców B-52H wyposażono w obrotową wyrzutnię umożliwiającą odpalanie pocisków AGM-69 lub AGM-86. Pocisk manewrujący typu Cruise jest w zasadzie samolotem pilotowanym przez komputer. Przed startem do jego pamięci wprowadza się cyfrową mapę terenu i wyobrażenie celu odległego o setki kilometrów. Podczas lotu komputer wykorzystuje nawigację satelitarną oraz radar mapujący i porównuje uzyskane w ten sposób dane z zawartością pamięci. Rosyjskim odpowiednikiem B-52 jest Tupolew Tu-95 Bear. Podobnie jak B-52H, Bear-H może przenosić pociski manewrujące. Swój pierwszy lot maszyna ta wykonała w 1954 roku. Napęd Beara stanowią 4 silniki turbośmigłowe o mocy 15 tysięcy koni mechanicznych każdy. Bear-H uzbrajany jest w pociski AS-15 Kent i AS-19 Koala o zasięgu ponad 3000 km. Jednym z klasycznych średnich bombowców używanych po II wojnie światowej był Douglas A-26 Invader. Maszyna ta odbyła dziewiczy lot w 1942 roku, a dwa lata później znalazła się w jednostkach liniowych. Samolot był tak udany, że ponownie powołano go do służby podczas wojny koreańskiej i w początkowym okresie wojny wietnamskiej. Główną zaletą Invadera było silne uzbrojenie. W dziobie maszyny zamontowano 6 karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm. Dodatkowe 10 można było podwiesić w zasobnikach pod skrzydłami i na burtach. Invader zabierał do 2 ton bomb w komorze bombowej, a na węzłach podwieszenia pod skrzydłami tonę bomb, rakiet lub zbiorników z paliwem. Nad Wietnamem Invadera zastąpił samolot Martin B-57. B-57 to amerykańska licencyjna wersja bombowca English Electric Canberra. Canberra była pierwszym brytyjskim bombowcem odrzutowym i pierwszą maszyną tej klasy używaną przez RAF. Pierwszy wariant Martina B-57 nie różnił się zbytnio od Canberry.
Miał tylko mocniejsze silniki, które zapewniały mu prędkość 940 km na godzinę. Wersja B-57B uzbrojona była w 8 karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm zamontowanych w skrzydłach. Później zastąpiono je 4 działkami kalibru 20 mm. Jedną z innowacji wprowadzonych w B-57 były obrotowe drzwi bombowe Martina. W komorze bombowej maszyny mieściły się rozmaite zestawy uzbrojenia. Zwykle zabierano po 9 bomb 450-kilogramowych lub 5 900-kilogramowych. B-57 były intensywnie eksploatowane nad Wietnamem przez amerykańskie i południowo-wietnamskie siły powietrzne. Ostatnia wersja B-57 opracowana przez General Dynamics była wysokościowym samolotem rozpoznawczym. Także Związek Radziecki przywiązywał dużą wagę do taktycznych bombardowań. Dlatego zbudowano w tym kraju samolot MiG-27 Flogger D, szturmową wersję myśliwskiego MiG-23. W latach 70. i 80. samolot ten był wyjątkowo licznie reprezentowany w sowieckich siłach powietrznych. Odgrywał rolę podstawowego samolotu szturmowego w lotnictwie frontowym Układu Warszawskiego. MiG-27 w zasadzie nie różni się zbytnio od MiG-23. Przebudowano jedynie przednią część kadłuba i zastąpiono stację radiolokacyjną dalmierzem laserowym. Kabina otrzymała dodatkowy pancerz. MiG-27 może przenosić taktyczną broń nuklearną, a także pociski powietrze-powietrze. Flogger ma jeden silnik turboodrzutowy o ciągu ponad 12 tysięcy kg. Na poziomie morza osiąga prędkość 1,2 macha, a na dużej wysokości 1,7 macha. Zmienna geometria skrzydeł i wzmocnione podwozie ułatwiają start maszyny z pełnym uzbrojeniem z lotnisk polowych. Przy minimalnym kącie skosu skrzydeł może ona długo krążyć nad polem walki. MiG-27 został zaprojektowany z myślą o lotach z prędkością poddźwiękową na małej wysokości. Jego taktyczny promień działania wynosi 540 km. Nowe wersje Flogera wyposażone są w doskonalsze czujniki, radar nawigacyjny służący także do wykrywania celów naziemnych, ostrzegawczą stację radiolokacyjną, wskaźnik laserowy i urządzenia do obserwacji w podczerwieni. Flogger może zabrać imponujący zestaw uzbrojenia. Do samoobrony służą mu 2 pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu typu Apex lub krótkiego zasięgu typu AFIT. Podczas wykonywania zadań szturmowych jego podstawową broń stanowią pociski powietrze-ziemia naprowadzane laserowo lub radiolokacyjnie. Flogger może być także uzbrajany w bomby o wagomiarach od 100 do 500 kg. Zasobniki z niekierowanymi pociskami rakietowymi kalibru 57 mm, a także kasety z subamunicją do niszczenia dróg startowych. Samolot Panavia Tornado był równie ważny dla sił powietrznych Zachodu jak Flogger dla Sowietów. Dwusilnikowy Tornado stanowi rdzeń lotnictwa bojowego RAF-u, niemieckiej Luftwaffe i lotnictwa morskiego oraz włoskich sił powietrznych. Jest wynikiem prac konsorcjum powołanego przez wymienione państwa. Pierwsza maszyna seryjna wzbiła się w powietrze w lipcu 1979 roku. Tornado specjalizuje się w misjach uderzeniowych dalekiego zasięgu prowadzonych na małej wysokości. Ma zmienną geometrię skrzydeł i radar umożliwiający omijanie przeszkód terenowych podczas lotu w trudnych warunkach atmosferycznych tuż nad powierzchnią Ziemi. Samolot jest dzięki temu trudny do wykrycia. Wyposażono go także w środki przeciwdziałania elektronicznego. Atakuje z prędkością ponad 1460 km na godzinę. Na małej wysokości Tornado jest jednym z najszybszych samolotów. Cel w odległości 30 km, przełącz na tryb namierzania celu. Przełączam na namierzanie celu, dopasuj zasięg obrazu radarowego. Cel po lewej, 55 sekund do zrzutu. Uzbrojenie gotowe, 25 sekund do zrzutu. Jesteśmy na prawidłowym kursie do ataku.
Oprócz wersji przeznaczonej do izolacji pola walki, Luftwaffe wykorzystuje także wariant do rozpoznania i walki elektronicznej. Tornado może być uzbrajany w taktyczne ładunki nuklearne. Udoskonalone wersje Tornada mają wyświetlacz przezierny, kolorowe wskaźniki wielofunkcyjne i zmodernizowane urządzenia do przeciwdziałania elektronicznego. Napęd Tornada stanowią dwa silniki dwuprzepływowe Turbo Union o ciągu 7300 kg. Prędkość maksymalna na dużej wysokości wynosi 2,2 Macha. Tornado może zabrać 9 ton uzbrojenia, zaś taktyczny promień działania wynosi ponad 1400 km. Do samoobrony służą mu pociski powietrze-powietrze Sidewinder oraz dwa działka Mauser kalibru 27 mm. Pod kadłubem można podwiesić brytyjskie lub niemieckie miotacze bomb kasetowych. Służą one do rozrzucania różnych ładunków, m.in. bomb odłamkowych, min przeciwpancernych i bomb do niszczenia dróg startowych. Uzbrojenie Tornada mogą stanowić także pociski przeciwokrętowe, brytyjskie Sea Eagle i niemieckie Cormoran. General Dynamics F-111F Aardvark, podobnie jak Tornado, może wykonywać niszczycielskie ataki z małej wysokości przy dużej prędkości. Ma duży zasięg i jest przystosowany do działania w trudnych warunkach pogodowych. W kwietniu 1986 roku F-111 z baz w Wielkiej Brytanii wykonały nalot na Libię. Gwarancję powodzenia ataku stanowił zasobnik PAVETAC przenoszony w komorze bombowej. Zasobnik ten zawiera czujnik podczerwieni umożliwiający obserwację celu w dzień i w nocy przy dowolnej pogodzie. Ze względu na swój pochylony nos F-111 zyskał przezwisko Aardvark, mrówkojad. Był pierwszym na świecie myśliwcem bombardującym o zmiennej geometrii skrzydeł. Załoga Aardvarka liczy dwie osoby. Pilot i operator systemów uzbrojenia siedzą obok siebie. Napęd maszyny stanowią dwa silniki dwuprzepływowe o ciągu ponad 11 300 kg. Prędkość maksymalna wynosi około 2400 km na godzinę, a zasięg prawie 5000 km. Duża obrotowa kopułka na końcu zasobnika PAVETAC zawiera kamerę działającą w podczerwieni oraz laserowy dalmierz i wskaźnik celów. Podczas lotu bojowego F-111 korzysta z radarowego systemu omijania przeszkód terenowych, który utrzymuje samolot na stałej wysokości i dostosowuje tor lotu do rzeźby terenu. W przypadku awarii systemu samolot automatycznie rozpoczyna wznoszenie. Obrotowa wieżyczka zasobnika umożliwia załodze podświetlanie celu promieniami lasera. Nawet wtedy, kiedy samolot oddala się od niego. Zasobnik PAVETAC waży prawie 600 kg. Laserowy wskaźnik utrzymuje promień na celu i w ten sposób naprowadza bombę kierowaną. Podczas operacji Pustynna Burza załogi F-111 używały PAVETAC do naprowadzania 900 kg bomb kierowanych laserowo na mosty i umocnione hangary. Bombami 225-kilogramowymi zwalczały broń pancerną przeciwnika. Zniszczono w ten sposób ponad 1000 czołgów i innych wozów bojowych. Przed rozpoczęciem ataku F-111 obniża wysokość lotu do około 150 metrów, aby uniknąć wykrycia przez radar. Inny F-111, wyposażony w system przeciwdziałania elektronicznego, nadaje zakłócenia, które mają zmylić przeciwnika. Maszyny mkną nad ziemią z prędkością okołodźwiękową. Zasobniki PAVETAC zostają wysunięte, a bomby uzbrojone. Wyposażono je w spadochrony, żeby F-111
mógł bezpiecznie oddalić się od miejsca eksplozji. Po przelocie nad celem F-111 zrzucają bomby. Aardvarki wznoszą się stromo, wykonują uniki i zawracają w stronę, gdzie czeka na nie eskorta myśliwska i latające cysterny. Wykonały właśnie nalot typowy dla dawnych średnich bombowców. Amerykańskie siły powietrzne wycofały ostatnie F-111 w lipcu 1996 roku. Maszyny te służyły przez 30 lat. Zbudowano 566 egzemplarzy. Ale jednak F-111 pozostają w uzbrojeniu Królewskich Australijskich Sił Powietrznych. W roku 1997 ich dowództwo ogłosiło, że po modernizacji silników aardvarki pozostaną w linii aż do 2020 roku. Maszyny te kontynuują dzisiaj tradycję średnich bombowców z czasów II wojny światowej. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Adam Rydź. Czytał Jan Czernielewski.